stroje, fryzury i elementy rynsztunku, właściwe dla szlachty z Rzeczpospolitej obojga narodów, nazywano na zachodzie rzeczami typowo polskimi. Tak też zostały zapamiętane nad Wisłą. Do dzisiaj chociażby komplet złożony z kontusza, żupana i pasa słuckiego określa się mianem naszego tradycyjnego stroju narodowego. Żaden z typowo szlacheckich rekwizytów nie zrodził się jednak w Rzeczpospolitej. Właściwie wszystkie miały jedno pochodzenie. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim niewygodne źródła polskiej kultury szlacheckiej. Odcinek powstał na podstawie mojej książki pod tytułem Warcholstwo – Prawdziwa historia polskiej szlachty. Wbrew popularnym wyobrażeniom, w których szlachta jest utożsamiana z husarią, a opisy zwycięskich bitew maskują ogólny obraz sytuacji, szeregowi ziemianie z Nadwisły wcale nie garnęli się do wojaczki. Było wręcz odwrotnie. Nowożytni panowie herbowi na ogół jak ognia unikali angażowania się w konflikty zbrojne. Swoisty pacyfizm, o którym wspominali zarówno Jan Kochanowski, jak i Piotr Skarga, był wręcz jedną z podstaw ziemiańskiej mentalności. To wcale jednak jeszcze nie oznacza, że do konfliktów nowożytnej Polski z sąsiadami dochodziło rzadko. Porównanie militarnych dziejów różnych krajów w XVII stuleciu przynosi wprost uderzające rezultaty. Liczby te pozwalają zaś zrozumieć kluczowe cechy dawnej kultury szlacheckiej. Wyliczono, że przez cały XVII wiek Brandenburgia była zaangażowana w działania orężne przez 31 lat, Anglia przez 41, Rosja 51, Francja 53, Cesarstwo pod władzą Habsburgów 61, ale Rzeczpospolita aż przez 68. Wojna była nad Wisłą stanem niemal permanentnym. Nie licząc lat potopu szwedzkiego, gdy starcia i grabieże ogarnęły całe państwo, szlachcice byli jednak zdeterminowani ignorować każdy konflikt, który nie dotykał ich osobiście. Już od schyłku epoki Jagiellońskiej wyraźnie dawał o sobie znać skrajny partykularyzm w sprawach obronnych. Panowie z Małopolski nie chcieli się dokładać do walk na Pomorzu, ci z Wielkopolski ani myśleli finansować obronę odległych ziem ruskich przed naporem Moskwy albo Tatarów. Wojny uważano za problem lokalny. To oczywiście w większości przypadków wykluczało sukces, przynajmniej długofalowy. Fakt, że wybrane prowincje, zwłaszcza zaś cały wschód państwa, były notorycznie zaangażowane w walki, z których gdzie indziej nie zdawano sobie bliżej sprawy, pozwala też jednak zrozumieć jeden z wielkich paradoksów kultury szlacheckiej. Sobie panowie byli pacyfistami przekonanymi o własnej wyższości nad każdym wrogiem. Zarazem jednak pełnymi garściami czerpali z dorobku nieprzyjaciół i ze wzorów, jakie dało się podpatrzeć tylko przy okazji starć zbrojnych. Cała niemal wizualna otoczka nadwiślańskiego szlachectwa miała wschodnie inspiracje. Elementy ubioru narodowego nie rodziły się na lokalnym gruncie, choć oczywiście adaptowano je do polskich gustów i potrzeb. Żupany szlachty były wzorowane na strojach tureckich. Zdobne pasy, w których rozkochali się członkowie elity, początkowo sprowadzano z Persji, a nawet z odległych Indii. Dopiero gdy podjęto ich krajową produkcję, zyskały miano polskich czy też słuckich. Od Turków wzięto też chociażby ferezje, wierzchnie okrycie podbijane futrem z XVI-XVII wieku, czy bekiesze, długie płaszcze popularne w XVIII stuleciu. Również szlacheckie fryzury ze sławną czupryną, czyli tzw. wysokim cięciem polskim na czele, nieprzypadkowo rodziły skojarzenia z aparycją stepowych koczowników najeżdżających pogranicze. Szymon Starowolski w pierwszej połowie XVII wieku stawiał trafną diagnozę, że sprawcami i popularyzatorami nowych trendów byli przede wszystkim żołnierze. Skrupulatny uczony wyliczał. Gdy wojna była między nami a Moskwą, tej ostatniej zwyczajem nosiliśmy szerokie i wydłużone kiereje. Kosztowne futra podbite gronostajami, panterami albo sobolami oraz bardzo wysokie czapki. Potem, gdyśmy z Turkami na Wołoszczyźnie wojowali, przejęliśmy od nich i od ich sprzymierzeńców Tatarów zwyczaj przystrajania koni.
pewien rodzaj płaszcz żołnierskich wydłużonych, a także skrócone i mocno obciśnięte kurtki. Wkrótce, w czasie wojny w Prusach ze Szwedami, przejęliśmy od nich szerokie buty. Kolejne mody rozprzestrzeniały się zwłaszcza w następstwie zwycięstw bitewnych i udanych oblężeń. Szlachcice w dniach pokoju zmuszeni drogo płacić za ozdoby i stroje, podczas wojen zdobywali garderobę i biżuterię na wrogach. Nowe trendy zyskiwały uznanie nie dlatego, że z dalsza lub bliższa podziwiano styl nieprzyjaciół, ale ponieważ to, co uchodziło za piękne, zabierano siłą. Obdzieranie poległych wrogów, łupienie wiosek, ściąganie kontrybucji od zajętych miast. Wszystko to kreowało styl polskich szlachciców. Cywilizacja panów herbowych była na dobrą sprawę cywilizacją łupów. Władysław Łoziński przed stuleciem słusznie komentował: łup i otwarta grabież w kraju nieprzyjacielskim były uznanym przywilejem żołnierza. Dla wielu wojna bywała metodą dorobienia się, niebezpiecznym, ale obiecującym przedsiębiorstwem. Oczywiście nie tylko nad Wisłą rozumowano w taki sposób. Rzeczpospolita, inaczej niż Szwecja, Prusy czy Francja, leżała jednak na styku diametralnie różnych kultur. W efekcie oddziaływały na nią wzory, które na zachodzie robiły wrażenie nader obce, nawet egzotyczne. Poza tym Polacy przejawiali wprost imponującą zdolność do rozdzielania kwestii z pozoru ściśle z sobą zespolonych. Szlachcice potępiali w czambuł turecki ustrój, tamtejszą religię i obyczaje oraz kwestionowali wszelkie osiągnięcia porty otomańskiej. Jednocześnie jednak ochoczo przebierali się w fatałaszki, których nie powstydziliby się choćby wezyrowie. Im szlachcic był bogatszy, tym bardziej strój jego przypominał ubiór dostojników tureckich, a nawet samego sułtana. Kwitował swego czasu historyk Janusz Tasbir. Polscy księża z XVII stulecia mogli krytykować w kazaniach co najwyżej tureckie turbany, bo cała reszta wschodniej garderoby miała już przecież polskie odpowiedniki. Wjazdy naszych dostojników do Rzymu czy Paryża często rodziły zdumienie, bo w pierwszym momencie brano ich za innowierców. Takiej reakcji obawiał się zresztą też Jan III Sobieski przed Bitwą Wiedeńską. Zanim przystąpiono do sławnego starcia z Turkami, król nakazał żołnierzom założyć swoiste opaski, mające odróżniać ich od poddanych sułtana. Bo przecież styl i rynsztunek nie wystarczały do stwierdzenia, kto swój, a kto obcy. Kultura wschodu wpływała na polską sztukę, na wystrój wnętrz. Stąd makaty wieszane na ścianach czy perskie obicia krzeseł. Oddziaływała też jednak na język. Słownik historyczny turcyzmu w języku polskim, wydany na początku XXI wieku, obejmuje ponad 500 stron samych tylko haseł. Mowa więc o naprawdę potężnym zbiorze inspiracji. Niekiedy zapożyczenia przechodziły zaskakującą drogę, tracąc wschodnie brzmienie, ale zyskując osobliwe i trudne do rozwikłania formy. Weźmy chociażby niezwykle cenioną tkaninę ze złotych nici, a więc to, co nazywa się złotogłowiem. Wzmianka o głowie w kontekście materiału nie ma logicznego sensu. Jak wyjaśnia językoznawca Marek Stachowski, to pozostałość po nieudanym tłumaczeniu. Pierwotnie w Polsce było używane słowo altambasz, wzięte wprost od tureckiego altin bez. W oryginale zbitka oznaczała, rzecz jasna, złotą tkaninę. Bardziej swojską wersję stworzono jednak bez zrozumienia tej etymologii. Komuś wyraz bez najwyraźniej skojarzył się z baszą, a więc głową, przywódcą. I tak powstał złotogłów. Szczególnie wiele wschodnich wpływów widać w nazwach elementów uzbrojenia. Buzdygan, czekan, kord, czy nawet topór i dzida. Wszystkie te słowa mają źródła tureckie, choć często bardzo odległe. Co ważniejsze, wpływy wschodnie było widać nie tylko w nazwach, ale i w faktycznych formach rynsztunku, a już zwłaszcza w jego podstawowym elemencie, polskiej, przynajmniej z nazwy, szabli. To już jednak temat, który zasługuje na osobne omówienie. O kulturze dawnych ziemian, nie tylko o jej blaskach, ale też cieniach, możecie przeczytać w mojej książce.
Warholstwo, prawdziwa historia polskiej szlachty. A jeśli odcinek Was zaciekawił, polubcie go proszę i zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych materiałów.